ciszenia motoru. Zaczynamy od tego. Jak leci, D? Ostatnim razem stanie. Wbiłem rangę w obozie Kuplanda już Szukasz na drugi paliwa? Poziom. On by coś łyknął. No i możemy się zabawić. Dobra. Czyli tak. Wydajność, silnik, bęk. 1200. Uuu. Może ja jednak zacznę od najważniejszych. Sakwę kupiłem sobie przed chwilą. Także najważniejszy już jest wydech, wak jest najważniejszy. Nice. No, bye. Chcesz czegoś jeszcze? Pewnie, że chcę. Ej. Posaż? No, bardzo dobrze, że ominąłem te jedynki, bo zmarnowałbym tylko hajs. Dalej, rama. Maksymalne zdrowie motocykla nie, przyspieszenie. Przyczepność. No, powiedz. Alternatywna opona. A. No to ja sobie. 840, wow. Ale różnica jest dość dobry duża. Wybór, to bierzemy. Dobry pyk. Nitro. Nie wiem, nitro uważam, że jest mi tak średniowo potrzebne. Maksymalna prędkość. Wow, 200. Naprawdę to jest kosztowne. Ostro. Ej, ciekawe tylko, czy aby przypadkiem w jakimś nowym miejscu, w nowym gangu, nie będę miał nowych części do zakupu i wtedy się okaże, że tutaj zmarnowałem też hajs. Ale jak ja będę tak oszczędzał, to wyjdzie tak jak w każdej grze, że zostanę na sam koniec z wuchtą pieniędzy, której nie wydam. Zmniejsza hałas wytwarzany przez swój... No, pewnie, że tak. To ci trochę posłucham. Dawaj to. No tutaj to jest różnica i to sroga, nie? Dobrze, sakwy są, bak jest, rama i nitro zostało, tak? Ile to kosztuje? O! Trójka tu jest potrzebna, ale nie ma różnicy pomiędzy dwójką a trójką. To jest co 50, dobra, już nic więcej nie kupuję. Bo nie będę miał hajsu na naboje i zatankowanie chociażby. Reflektor, ulepszenie wizualne. Daje? Nie. O, coś mi dają, wytrzymałość. Nie chcę wytrzymałość. Wytrzymałość jest dla słabiaków. O, jak fajnie wygląda. A? Dalej. Miał wygląd taki, wiecie, jakiś takier elegancki. Dostawałem zresztą. Ej, stary, mam sporo rzeczy na głowie. Rama. No nie. Szczące. Pa. O, widzisz. Gdzie są te, które dostałem gdzieś tam? Ej, halo. Domyślna. Albo czarna. Pyk. O tak, dobry zakup. Może to właśnie tego mam sobie sam poskładać. A. Kurny. No drogie to nie jest. To słabo wygląda, strasznie słabe te wzorki. Malowanie. O, to chodziło. O to chodziło. Te? Ale wolę chyba ten, choć ten widać przynajmniej, ten średnio. Ale może dlatego, że jest tu ciemno. Pęk. Poczekam. Zrobione. Rider teraz, a jeszcze tankowanie, nie? Wrócę, Mari. Ziomek. Boże, 312. Niedługo będę coś miał. Dobra, na razie. Naboje. Hej, Damon. 10. Dobry wybór. Takwa jest, zaopatrzenie. Umiejętność do broni specjalnej. Ale moja broń specjalna to jest, zdaje się, usza. Ona nie wymaga, tłumu. Badaj, kiedy chcesz. Dobra, lecimy. Badaj, kiedy chcesz. Roger that. Co my tu mamy do zrobienia? Pokaż mi. Coś ty zrobił. Oczyś opuszczony obóz uchodźców Niro.
Garecz. Go. Daleko. Tutaj ta pierwsza część mapy już jest wyczyszczona. Miodnie. Szybka podróż. Chyba jednak tutaj zrobię pierwsze to zadanie. Hot Springs jest tam zadanko. No. Wróć do obozu Hot Springs. Rozmawiaj z Tucker. O, ciekawy jestem, jak te ulepszenia na motor wpłynęły. Jak tam przyczepność i tak dalej. Faktycznie przyczepność to jest coś, nad czym chciałbym popracować w tym motorze. Ten Tucker. No, sprawdzę sobie. Hej, czego potrzebujesz? Tego mechanika, co on ma. Tylko się rozglądam. Nie ma. Jednego dnia skończą się nam zapasy, wiesz? Obo. Do zobaczenia. Obyś ciebie mechanik, mistrzu. Mogę ci pomóc? Następne zadanie. Let's talk. Tak? To jestem na twojej liście zaufanych, czy nie? Obozowe zlecenia. Przywódcy obozów często mają do zlecenia różne prace. Wykonywanie zleceń i misji pozwala zdobywać zaufanie i kredyty. Nasłuchuj radia, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się nowe zlecenie lub misja do wykonania. Słuchaj, jeździłeś kiedyś z takim pobliźnionym włóczęgą? Nosił taki klucz do opon. Mówią na niego Limbo. Nie kojarzę. Wczoraj był u nas w obozie. Przewiózł trochę trofeów, wypił parę głębszych, no i wyjechał dopiero jakoś dziś rano. Tucker, nie zajmuję się ochroną. Może powiedz Alkajowi. Zatłukł dwoje ludzi. Bowman i Hewitt. Kobieta miała tak zmasakrowaną twarz, że nie dało jej się rozpoznać. Hewitt. Maria, tak? Jezu, co za skurwiel. Ten Limbo to jakiś miejscowy? Ponoć mają obóz przy wieży obserwacyjnej służby leśnej na wschodnim stoku Three Finger Jacka. Dobra, wiem gdzie to jest. Zajmę się tym. Bardzo się cieszę. Okej, okay, mamy kolejne zadanie. Znajdź Limbo. Wiatr zatłukł dwoje ludzi. Zaraz mu się dobiorę do dupy. Gdzie to jest? Zaznaczone. Nie. Zatankowane. O, to kurde wio. Robione wszystko. Jest 3. Czy zacząć zbierać więcej rzeczy, chociaż kurde, wydaje mi się, że i tak zbieram cały czas to, co popadnie. Tylko się rozglądam. Wszystkie trofea już będę oddawał do tego obozu. Bo w Cliffland'a, tak? Kifa mam już poziom drugi i więcej mi tam nie trzeba. Mogę się skupić na tych nowym obozie. Ej, no przyczepność faktycznie działa tutaj trochę. Teraz w tym motorze dużo lepiej. Tak mi się wydaje. O, ładnie jedzie, ładnie. Nie powiem. Kurde, mogłem się przespać. Bo to jest słaba pora na jakieś wykonywanie misji. Chociaż nie jest jeszcze tak najgorzej. To by nie mówić. Ja on się zaszył. Shit. Ja wiem, że tutaj jest nieopodal jakaś horda. To trzeba uważać na to. Nie dorwie, to będą jaja. Ile jeszcze? 300 metrów. Już jestem bliziutko. Nie, no kozacko teraz ten motor jeździ. Cele zleceń. Cele zleceń to mordercy, którzy są poszukiwani przez ocalałych z obozów. Aby ukończyć zlecenie, odszukaj swój cel i wróć do obozu z dowodem jego śmierci.
Pięknie. Coś dla mnie. Dobra. Chowam sobie motorek tu. I myk. Ej! Nie jedź, typie. Nada. Chodź, postawię go koło tego samochodu. Patrz, się zjeżdża. Dobra, już stanął. Hej, Tucker. Jestem na miejscu. Wygląda na to, że Limbo i jego ekipa zadomowili się tu jak gdyby nigdy nic. Mówiłeś, że ma bliznę, ale znaczy może coś więcej. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Nosi zielony płaszcz. Wygląda w nim jak jebany leprikon. Przynieś mi ten jego klucz do opon. Ma być pokryty tym, co zostało z mordy tego skurwiela. Dobra, bez odbioru. O ja. Nie, tu trzeba zrobić jakiegoś kurde assassination. Okej. No dobra, Limbo, gdzie jesteś? Myślę, że wpadniesz do Hot Springs, żeby się trochę zabawić. Co nie? Uch. I dalej oznaczę sobie wszystkich. Gdzie jesteś? Jak się przybliża, lewy. Zielony płaszcz. I to jest ten kolor. To co mi z tego, jakich jest tutaj już 5 oznaczyłem. Samego przecież nie podejdę, nie? Podejrzewam, że na górze też ktoś jest. Dobra, ale jak jemu Ej, przecież tu są te. Petrol. No to odjazd. No to może ci jakoś pomóc. O Boże, to jest jednak nie petrol. Ale słabo. Dobra. Cel główny leży. Yeah! Kurde, ale się wyćwiczyłem już. Ups. Tyłu mnie nikt nie załodzi. Pamiętam ten swój drugi odcinek, gdzie było pierwsze strzelanie, no to kurde słabo to wyglądało. Nie powiem, żeby teraz było jakoś naprawdę dużo lepiej, ale trochę jest. Nie powiecie przecież. O, snajper. Który to ten ze snajpą? Ha! Ładnie. Ale dostajecie w pierdziel. Ostatni chyba został. Dlatego podejdę w taki sposób. Nie! Yeah! Same he... A! Jeszcze tu siedzi. Olo. Leżeć. Kurde. Nawet cały magazynek nie poszedł. Ładnie, ładnie. Dobra, ziomek. Wciąż masz przy sobie żelaznego zęba, nie? Dziękuję bardzo. To za karabinek. A? M7. Ojoż! Shit! Kurde, nie zdążyłem ograbić ich. Czy ja jestem w stanie ich tutaj pozałatwiać jeszcze? Jestem chyba. Zobacz, 3 tutaj, no to pyk. Witam panów. Lamusy. Co za lamusy. Nara. Jest jeszcze paru? Wydaje mi się, że więcej przyjechało. Nie, tylko 3. No to straszne lamusy w takim razie.
Dobrze jednak, że się odważyłem na nich tutaj rzucić. Okej, mogę sobie porobić trochę teraz tego. Tu ma korzenie, pyk. O nie. Co zrobię? Tutaj właściwie już więcej nic nie mam do zrobienia. Pokażcie mi te spluwki, które tutaj leżą teraz. M7. Szybkostrzelność, lipa. Właściwie mój karabin chyba jest lepszy niż nic. To pokaż. Zadam sobie zaraz. Tam, nie chcę tego. Fajne jako broń zamiast kuszy. Taka a la snajpa, nie? Dobra, czyli jest tu coś jeszcze? A? Ale dlaczego to nie wybuchło? To mnie zastanawia. Bardzo kiepsko to wyglądało, jak sobie kurde strzeliłem w to i dupa. Dalej, dalej, dalej. Zapatrzę. Co jest? Co tu znowu? Oh shit. Leży ziom. Kuźwa. Ja nie chciałbym z wilkami walczyć jednak. Czemu na mnie się rzuciły, a nie na tych, którzy tutaj się drą? Gdzie ten ktoś jest? Boże, może to jest ich wyćwiczony wilk? Tu jest kolo. Pęk, pęk, pęk i pęk. Leżeć, mistrzu. Obrzyn. Oj. Dobra, sprawdzę na tobie, jak to działa. Który, który? X. Ładuj, ładuj. Jakie to słabe. Tak strasznie bardzo. Wyjazd z tym obrzynem. Nara, leszczu. Nie, może ja po prostu nie potrafię z tego korzystać. Tego nie wziąłem pod uwagę, ale jak tu nie potrafić? No, wycelowałem mu w cielsko jakimś shotgunem i nie padł. No to dla mnie jest wszystko jasne, nie? Lipa ten obrzyn. To niestety nie jest nic kalibru tego shotguna, który pożyczyłem od Buzera na początku gry. Ej, halo, halo. Zgiń. Teraz. Dobrze. Tak cię uczyłem. Dużo i tu. Dlaczego oni nie zeszli, ani nie strzelali do mnie, jak ja zaczynałem jatkę? Trochę słabo. Czy coś wytworzę? Nie, już. To jest już wymaksowane. A może spadać co? Ja pierdzielę! Co jest z tymi wilkami? I skąd one się tu biorą w ogóle? Takiej ilości. Już chyba z 5 zarżnąłem i nagle na wieży pojawiają się kolejne 2. Leżeć! Szmaty! Tą animację wyrzynania mięsa mogliby sobie pominąć. Rozumiem, jakby to dawało więcej niż zbieranie tych uszu z zombiaków reputacji, ale daje tyle samo, czyli 3. Kiepsko. Tak mi się przynajmniej wydaje, że daje 3. A, tu jest jeszcze jedna broń. M7. A? Te. Nałożyły się na siebie. Ale lipa. Dobra. Whatever.
A, to te wilki, to nie chcę z nich zbierać nawet nic, bo za czasu. Baseball. A? Sabotuj. Może przynajmniej da się wykręcić złom z tego dziadostwa. Zero. Bez sensu. A, 0, bo ja przecież mam 10. Napraw to. Zdobane to jest. Teraz sabotujemy ten. Zobaczę, co się stanie. O. Trzy. No i super. I to rozumiem. Oddaj klucz do opon jako dowód zabójstwa. Jeszcze tych sobie zbiorę. Szmaty. Give it to me. A? Halo, halo. Coś tu dla mnie jest. Od temu. Więcej złomu. Więcej złomu. Kapisar. Super. Dobra. Zniszczone chyba wszystko. Oj. Ty, jak się ziom złożył. Oj, oj. To mu się spadło tak mało fortunnie, nie? Nawet jakbym go nie zabił strzałami, to taka pozycja nie wróży dobrze na przyszłość. Snajpa znowu leży, kurde. A ja nic z nią nie mogę zrobić. Słabiutko. Ej, chociaż... Nie, no nie mogę nic z nią zrobić konkretnego. Strasznie mnie to boli. Sprawdzę, zamiast... no tak, zamiast kuszy to wzięło. Ej, a może? To jednak ja jestem w stanie coś zrobić, jakbym zaniósł to do bazy i spróbował Nie, już tak próbowałem. Właśnie sobie przypomniałem o tym. Tak strzeli. Dobra, ziomki. Dostaliście po dupach. Bym tak, no, byliście strasznie słabi. Nie zatrudniłbym was do niczego. 50. No teraz to ja ten bug to mam. Się bawić. Zrobione. Dobrze. Dobrze. Chcę wrócić tak. Szybką. Włóczęga, puść go. Włóczęga. To jesteś włóczęga. Jak leci? Bo masz całkiem sporo. Tylko swój matacyk? Witaj, ziomeczku. Babeczko. I co, znalazłeś skurwiela? Pewno, że tak. Mam też tego żelaznego zęba, jak prosiłaś. Ach, dobra robota. Vic. Zawsze mogłam na ciebie liczyć. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z Buzerem, ale dobrze znowu cię tutaj widywać. Kręcimy się po okolicy, Tucker, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz, jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja, zaktualizuję ci kredyty. No, raczej, że tak. 3000. Kurde. A nie, tu jest reputacja. 4,5 mam na 12,5, które potrzebuję. Brak dostępnych zleceń. Ten Alkaj. Tu jest. A co ja będę łaził na piechotę?
Nie, on gdzieś mnie prowadzi nie tam, gdzie trzeba. Alkaj jest tutaj chyba. Przedaje te... Iwery. Hej, jak leci? What? 7 koła mam! Uhuhu! No to rozumiem. Patrzcie, jakie giwerki tutaj są. Kurde, to jest to, z czym będę latał, nie? Tylko jaka to jest? Ajajku, czy jest podstawowa? Ale lipa, no to podstawowej to ja nie będę miał tego. Boczna. Grubasek. Będę miał grubaska zamiast pistoletu. A tutaj chciałbym mieć... Ej, słabo to zrobili. Ja bym chciał mieć tak. Taką broń szybkostrzelną. Jako podstawową. Boczną chciałbym mieć taką giwerę. I snajpę. Kiepsiutko. Kontra kusza. Właśnie, lipa. No ale, kurde, dobra. Trudno, no. Jak się nie da inaczej, to się nie da. Zobaczenia, co ty tu masz, mistrzuniu? Dawaj mi to. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Tłumik do broni podstawowej. No nie, bo ja już mam tłumik. Okej, dobra. Zgadza się? No, przynajmniej powinienem był mieć. Pamiętam, że go zakładałem. To jest z tym nie tak. Daj mi to. Pełcz. Nie, to nie tu mam. Tu. Ej, gdzie ten tłumik mi zniknął? Czyżby on się wyczerpywał? Co to wygląda? Szukasz czegoś? Da ci czegoś? Szafa. Patrzcie, ta szafa to kurde, nie wiem. Działa do tej pory. Szkoda, że nie da się tutaj broni podstawowej, bocznej. Do podstawowej chcę, tak? Tak. Dobra, kupię sobie. Dobra, teraz to dla hajsu mam. Że... Proszę cię. Proszę cię. Przyłącz R1. Jest? Jest. Zobaczymy, czy się wyczerpie. Teczka. Jagody są potrzebne do tego. No, jagody. To jest dobra rzecz. To tak elegancko dobra, rzekłbym. No dobra, czyli można jechać dalej. Let's go. Ua! Kurde, ale moc. Trofea. Ej, nie tędy. Sorry. Pomyłka. I lecimy. Na podbój. O nie, znowu on. Nad kamieniem. Ładnie przeleciałem. Stale rozrastający się rząd federalny nie wystraszył się ludzi, których przysięgał chronić. Z biegiem lat utarto nas ze wszystkich praw do broni, jakich tylko się dało, wykorzystując kilka masowych strzelanin do okrojenia tego boskiego przywileju obywateli Ameryki. Ograniczenie dostępu do broni. I druga poprawka poszła się kochać, proszę państwa. Pozwólcie, że zapytam. Gdyby każdy Amerykanie miał gnata, kiedy to się zaczęło, zależało federalnym rozbrojenie społeczeństwa było pierwszym krokiem do pozbycia się nas wszystkich. Więc kogo tak naprawdę chroniły te prawa? Na pewno nie nas, amerykańskich podatników. Jeśli kiedykolwiek się z tego wygrzebiemy, przeprowadzę ankietę. Założę się, że przetrwają ci, co mieli broń. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Dobra, Cope. Tym razem nie masz. Zgarnę tyle broni, ile tylko dam radę. Nikt mi jej nie odbierze. No. O kurde. Dla amunicji, ja mam full.
jest nie tak. No, zawsze. Mam problem z namierzeniem tego, co gdzieś tam dzieje wokół mnie, bo słyszę teraz jakiegoś zombiaka, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie on dokładnie jest. No, prawie. Ładnie z tym tłumikiem. Aha, tłumik się kończy. Patrz, już ma 80%. A jednak. A i to przeładowanie jest w trochę złym miejscu, widzę, bo jak ja przeładuję w nieodpowiednim momencie, to mi się marnują naboje. A ono jest pod tym samym przyciskiem, jak co zbieranie przedmiotów na mapie. Ja czasem jak nie do końca podejdę do takiego przedmiotu, go nie zbieram, a mi przeładowuje broń. Dobra, gdzie jest ten... A, tu jest Niro. Ej, ale to jest otwarte. Why? Otwarte. Nie będzie tutaj iniektora dla mnie? What? Tak to ja mogę tłuc. A? Tu nie ma. Kolejna placówka. O, proszę. Teczka. Dawać mi iniektor. Nie. Pozbądź się z wirusów z obozu. Ej, ale ja już zabiłem paru. I nie okazało przypadkiem, że teraz mi to nie zaliczy. I będę miał minus 2. Cholerny. Nie tutaj. Jasne? Żyjcie sobie gdzie tylko chcecie, ale nie tutaj. Ten obóz jest mój. Aha. Nie wasz. Zrozumiane? No właśnie tak. To wasz koniec. Pierwsza z mojego obozu. Więcej was skurwieli matka nie miała? No taki kurde. Niektor, gdzie jesteś? Jeszcze jeden mikrorejestrator. Zgłoście się! Zgłoście się! Tu obóz 13, ten temat zachód! Zalewają nas! Zalewają nas! Przekażcie! Właśnie próbuję! Musiał nas zabrać! Już! Och, tam próbuję! Powtarzam, tu obóz uchodźców 13, Delta! Jesteśmy atakowani! Ktoś mnie słyszy? Dawaj! Co ty robisz? Puść to! Dawaj! Puszczaj! Socket. Done. Jeszcze jeden gdzieś się schował. Paniaczek.
Dobra, już go słyszę. Jesteś w bańcu. Check it out. Bank! To już chyba wszystkie. Hej, skarbie. Tak, no, załatwiłem je. Nie będą ci się naprzykrzać. O, cześć. Lol. To znowu ja. To ta jego żona, którą na samym początku widzieliśmy, jak wsiadała do helikoptera. Trzeba się zbierać. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie z luzu, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no... Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak fajnie, a na pewno nie tak słuchaj, szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? No. Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba ruszyć. Dalej, dalej. Ona mnie cieknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko tu trzymaj jak najmocniej. Możesz biec? Nie, nie, ale może tam prędzej iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, tak, pewnie się zmyli. Jest cała chlorona. Już pewnie zahaczył nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzyma, siostrzeczka? To durne. To był taki ma... taki mały dzieciak, taki... taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Okay. Dobra, dobra, już, tak. Kolejna banda. Lepiej się przebawa. Wejdźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... ona wtedy chowała główkę w swój płaszczyk, o tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Ile nie ten mi. Chodź. Dasz radę pić, kochanie? Tak, trzymam, poszukaj wyjścia. Cholera. Okej, wszyscy moment, moment. No, o czym myślisz? Okej, odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, spoko, idź, idź. Dam radę, idź. Gościu! Hej, nie mam broni! Nie mam broni! Posłuchaj, gościu, posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją. Właśnie próbujemy iść na dach. Wydawaj helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie! Zabiłeś mi żonę! O nie, słuchaj. Nie wiem nic o tym, że zabiłeś. Jest mi bardzo, bardzo trudno, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy, słuchaj! Weź, oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Ja tak powiem! Pomocą, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O, Brian?
Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzani, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. Okej. Okay. Szlak. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej. Okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Swiffinger Check. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Wsiadasz? Nie. Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale... Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... Jak mówiłem... Wrócę. Done. Długi ten cinematic był, muszę przyznać. I właściwie... 1/3, czyli całą końcówkę mogli sobie już pominąć i zrobić jakiś szybki skrót tego, co zresztą widzieliśmy na samym początku gry, nie? Ale co ja tam będę? Sara. Przynajmniej wszystko już jasne. Kolejny śmigłowiec Niro. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Dobra, kolejne zadanie. Jakie jest kolejne zadanie? Wyśleć czarny helikopter Niro, czyli to, co leci nam teraz nad głową. Przed chwilą było słychać. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć!